się twe marzenia. Bo gdy swój gry plan masz, to o szczęście swe grasz i w sukces wszystko zamieniasz. Cześć! Kalkulator finansowy, seria Cashflow. W tym filmie dowiesz się, w jaki sposób liczymy NPV, Net Present Value, czyli wartość bieżącą netto. Innymi słowy, jaką kwotę należy zapłacić za jakiś biznes, albo z jaką kwotą wejść w biznes, jeśli chcesz zarobić określoną stopę procentową. Żeby to było łatwiej zrozumieć, wyobraź sobie taki problem. Możesz odkupić serię przepływów. Są to wierzytelności, które będą spływały następująco. W maju dostaniesz 12 tysięcy, w sierpniu 18, w październiku znowu 12 i w grudniu 30 tysięcy złotych. Chciałbyś na tych operacjach zarobić 18%. Pytanie brzmi, ile powinieneś zapłacić za te wierzytelności? Zaraz to sobie policzymy. Na początek kasujemy wszystkie informacje, które są w naszym komputerze, w pamięci, czyli cancel all. Teraz ustawiamy miesięczny przepływ, ponieważ płatności będą spływały w różnych miesiącach. 12, shift, byr. Każdy cashflow zaczyna się od tak zwanego zerowego przepływu, to jest przepływ inicjalny. W tym przypadku go nie mamy, a więc wpisujemy 0 cashflow. Następnie czekamy styczeń, luty, marzec, kwiecień, a więc 4 razy mamy 0 cashflow i 4 razy powtórzone, czyli 4 shift NJ. Dochodzimy do maja i otrzymujemy 12 tysięcy złotych. 12 tysięcy cashflow. Następnie 2 miesiące znowu jest 0, czyli 0 cash flow i 2 shift NJ. Co się dzieje później? Mamy 18 tysięcy. 18 tysięcy cash flow i w kolejnym miesiącu znowu jest 0. 0 cash flow. Następnie mamy 12 tysięcy w październiku, czyli 12 tysięcy cash flow. Później znowu pusty miesiąc, czyli 0 cash flow i wreszcie w grudniu mamy 30 tysięcy. 30 tysięcy cash flow. Jeżeli teraz policzymy sobie NPV, to mamy 72 tysiące złotych. To jest suma wszystkich przepływów. Ale ty chcesz na tym zarobić 18%, więc nie możesz zapłacić 72 tysiące złotych. Jak to obliczyć? Wprowadzamy 18 IR i liczymy na nowo NPV. NPV wynosi 62 549 złotych i 55 groszy. Żeby zarobić na tych operacjach 18%, powinieneś zapłacić 62 549 złotych i 55 groszy. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie, dr Andrzej Fesnak.